Świetne zagranie do Rudnewsa. Rudnews w środku, doskonałe prostopadłe podanie do Wilka i piękny strzał Rudnewsa, znakomicie obroniony przez Zajaca. No, Lech pokazał. Przodu został tylko Piotr Malinowski, pozostali gracze gospodarzy cofnięci we własne pole karne. Wilk, ależ kapitalnie broni teraz Richard Zajac. Jeszcze nie koniec tej akcji, uwaga i gol! Artiom Rudnews, proszę Państwa, w 75. minucie doprowadza do wyrównania. No i w tym momencie w finale Pucharu Polski jest Lech Poznań. Dwie minuty wystarczyły Lechitom, by wyrównać wynik tego meczu. Zobaczmy, dośrodkowanie Sztylicza, no i Rudnews znalazł gdzieś tam miejsce, by celnie uderzyć. 2-2, a więc tak jak w meczu z Wisłą Kraków, kiedy to pod Beskidzie. Najpierw Sztylicza, a później Rudnews. Sztylicz z Rudnewsem, świetnie uzupełniają się na boisku, kapitalne prostopadłe podanie, nie ma spalonego, szansa na trzeciego gola, Rudnews, Zajac kapitalnie broni teraz, na bramkarz pod Beskidzia. To Legia Warszawa, czy Legia Gdańsk w korzystniejszej sytuacji przed światowym rewanżem, oczywiście Legia, prawą stroną, jeszcze Jacek Kiełb, dośrodkowanie, ale piękny gol Artiomsa Rudnewsa na zakończenie tego spotkania. Piękna akcja Lecha, znakomite dośrodkowanie Kiełba, no i w doliczonym czasie gry, tym razem Lech Poznań strzela zwycięskiego gola. Są Chmiela i Malinowskiego prowadziło w tym spotkaniu 2-0. Tak kończy się ten mecz. Piękne trafienie Artiomsa Rudnewsa. Lech zagra w finale Pucharu Polski. Myślę, że zasłużenie, bo mimo wszystko był w tym spotkaniu drużyną Lech.